Jesteśmy na żywo. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa na kolejnym wykładzie online z naszego cyklu dwustulecia polskiego romantyzmu. Dzisiaj, podobnie jak przed tygodniem, będziemy głębiać europejski kontekst polskiego romantyzmu. I bardzo się cieszę, że mogę powitać dzisiaj znanąć Państwu z tych łam panią profesor Małgorzatę Gamrat, muzykologa, który jednak nam opowie dzisiaj nie tylko o muzyce, ale również o temacie jak najbardziej literackim, ponieważ pani profesor od dosyć dawna zajmuje się stosunkiem wielkiego francuskiego pisarza Balzaca właśnie do tematu muzyki. Myślę, sam muszę przyznać Państwu, że byłem dosyć zaskoczony taką tutaj propozycją połączenia Balzaca z muzyką. Wiedziałem, że ów francuski pisarz miał wiele ciekawych, często szalonych pomysłów w swoim życiu, natomiast sam przyznam, że temat muzyki i jego podejścia do tego tematu jest mi zupełnie dotąd nieznany, także z tym większą radością dzisiaj wysłucham wykładu pani profesor. Tytuł tego wykładu dokładnie brzmi Balzac, muzyka i romantyzm, i wobec tego też zbędny przedłużeń zapraszam panią profesor Małgorzatę Gabrat do zabrania głosu i zapoznania nas z tym bardzo ciekawie zapowiadającym się. Bardzo dziękuję. Ja od razu udostępniam ekran, żeby było łatwiej i wygodniej podążać za tym, o czym będę mówić. Więc rzeczywiście temat dzisiaj taki jest mało oczywisty, czyli połączenie Balzaca, muzyki i romantyzmu, ale myślę, że im dalej wykład, tym będzie to wszystko bardziej zrozumiałe, jasne. Dlaczego właśnie te takie, można powiedzieć, wielkie hasła, prawda, Balzac, jego twórczość, również bogate, barwne życie, muzyka i właśnie romantyzm. Więc zacznę od Balzaca, od tego, żeby powiedzieć kilka słów o pisarzu, który u nas może w tej chwili już jest nieco zapomniany, bo w XIX wieku, w XX Balzac był czytany, był komentowany. Mamy wspaniałe tłumaczenie komedii ludzkiej rozpoczęte przez Bojarza Leńskiego we współpracy z Juliuszem Rogozińskim i kilkoma innymi tłumaczami, tam 24 tomy. Praktycznie cała ta komedia, cała wielka praca Balzaca została przetłumaczona na język polski. Ona też była w obiegu jako lektura szkolna, przynajmniej fragmenty, oczywiście nie całość. No teraz zdaje się, Balzac jest dużo mniej obecny w naszej kulturze. Już nie każdy kojarzy piosenkę Ireny Santor do List do pana Balzaca, w której też mocno nawiązuje do jego twórczości, do pewnej koncepcji kobiety, przedstawiania kobiety w wieku balzakowskim, czyli kobiety 30-letniej. Także kilka słów o Balzacu, zwłaszcza takie wprowadzenie w jego życie, w to wczesne życie, które będzie bardzo ważne właśnie w kontekście sięgania do muzyki jako środka artystycznego, bardzo ważnego dla literatury i rozwoju języka literackiego. Balzaca pewne do pewnych idei, odwoływanie się do idei, do którymi można powiedzieć nasiąkł za młodu, i tutaj taki piękny obraz, czym właśnie skorupka za młodu nasiąknie, to później w twórczości i we wspaniałych pomysłach artystycznych znajdzie swoje odzwierciedlenie.
Także Balzac przychodzi na świat w 1799 roku, czyli można powiedzieć, że to taki już takie pokolenie w zasadzie pomiędzy tymi głównymi romantykami, którzy rodzą się jednak gdzieś tam w 1810 roku, około dekadę później, albo taki starszy romantyk, w końcu Victor Hugo też był niewiele od niego młodszy, tak samo Hector Berlioz. Co też będzie istotne dla jego twórczości i co miało wpływ na jego refleksję nad ukształtowaniem charakteru człowieka, tego, kim człowiek się staje, poszukiwanie źródeł różnych zachowań i postaw etycznych, zwłaszcza takiego profilu też psychologicznego, bo przecież wiemy, Balzac to niesamowity obserwator, to można powiedzieć psycholog, no największy znawca duszy kobiecej, jak się o nim mówiło już w XIX wieku. I właśnie jako małe dziecko zostaje oddany niedługo po urodzeniu pod opiekę mamki. On pierwsze 4 lata życia w zasadzie spędza z dala od rodziny. I to niestety będzie na nim bardzo ciążyło, będzie takie gdzieś poczucie u niego porzucenia i braku takiego związku z matką, jaki on by sobie wyobrażał. I to właśnie będzie wracało w wielu jego powieściach. Także to warto po prostu pamiętać. Może dla samego tematu muzyka i literatura nie jest aż tak istotna, aczkolwiek pewne rzeczy, właśnie szukanie zrozumienia życia wewnętrznego, tego, co czujemy, co się w nas dzieje, też będzie związane właśnie z tym jako bardzo wczesnym dzieciństwem. Warto też podkreślić, że miał trójkę rodzeństwa, z którego bardzo bliska była mu zawsze siostra Laura. To ona będzie inspirować wiele tematów jego tekstów, czasami będzie dawała mu pomysły. Ona też napisze pierwszą biografię brata, ona zbierze korespondencję, materiały, które po nim zostaną i ona też będzie inspiracją dla niego właśnie w jego zainteresowaniu muzyką, bo ona będzie się uczyła gry na fortepianie, on będzie z wielką uwagą śledził jej postępy, będzie z nią rozmawiał o muzyce, którą ona gra, właśnie o uczuciach, które w muzyce są zawarte. Istotne też jest to, że kiedy pobiera nauki w gimnazjum w Vendôme, zaczyna się bardzo mocno interesować literaturą. On już wtedy, no jako młody przecież chłopak, tutaj Państwo widzą, on w 1807 roku tam trafia, w 1814 kończy naukę i to w zasadzie on ma 15 lat. To taki decydujący okres nastoletni, jako taki wczesno nastoletni, kiedy zaczyna się na nowo kształtować może osobowość, kiedy jest już oddalony od rodziców ponownie. Bardzo mocno interesuje się literaturą. On, tak jak mówią biografowie, pochłania tą literaturę. Bardzo dużo czyta, notuje, bardzo dużo też komentuje tego, co notuje. I ten wczesny okres, taki pierwszy, można powiedzieć, kończy się w 1814 roku, kiedy to rodzina Balzaców przenosi się do Paryża. Tutaj kilka ilustracji rodzinnego tour. Miasto rzeczywiście z bardzo długą historią, z klasztorem świętego Marcina, z wczesnośredniowiecznym, takie miejsce też pielgrzymek i też miejsce, które będzie wracało w prozie Balzaca, jako miasto, w którym pewne zdarzenia będą się działy, ale też jako takie właśnie miejsce inspirujące do refleksji nad historią. I ta refleksja Balzaca będzie się pogłębiać, zwłaszcza od czasu, kiedy podejmie naukę w liceum Charlemagne, gdzie pozna Micheleta, czyli tego wielkiego historyka, tego prekursora nowoczesnej nauki o historii, też historii idei. To też będzie bardzo istotne dla Balzaca, dla przyszłego pisarza. On jeszcze w młodości podejmie studia prawnicze. To oczywiście na życzenie ojca, który chciał mu dać solidny i dobrze płatny zawód. No i Balzac pokornie te studia podejmie, no niech nie skończy, ale to, co się nauczy, to, co zrozumie z działania systemu
prawnego, tego kodeksu cywilnego, którego się uczył, też przeniesie na grunt literatury. Będziemy mieć sporo wątków właśnie związanych z kwestiami prawniczymi, tutaj bardzo dużo z kwestią dziedziczenia i też oczywiście jak ludzie się zachowują wobec dziedziczenia potencjalnego testamentu, jak próbują zawalczyć o więcej, ale też właśnie będzie pokazywał mechanizmy działania prawa, ustroju prawnego francuskiego, urzędów, administracji publicznej, chociażby w powieści Urzędnicy. Także to też będzie dla niego istotne. Będzie też się bardzo interesował historią naturalną. I to też jest istotne, że będzie bywał w Muzeum Historii Naturalnej. Będzie się interesował może jeszcze nie teorią ewolucji, bo to nie ten czas, ale próbą zrozumienia powstawania różnorodności w obrębie gatunków, systematyki gatunków. Przede wszystkim to go będzie interesowało, jak są systematyzowane gatunki, na jakiej zasadzie można je klasyfikować, które są do siebie podobne, które nie, bo to będzie miało bezpośredni wpływ w ogóle na całokształt komedii ludzkiej w przyszłości. I niewiele czasu mija, kiedy Balzac, raptem 5 lat cała rodzina jest w Paryżu, kiedy muszą się przeprowadzić. To się wiąże z tym, że jego ojciec przeszedł na emeryturę, już nie mieli takich środków finansowych, żeby pozostać w Paryżu, więc cała rodzina przeprowadza się niedaleko. W tej chwili to jest rejon tak zwanego Île-de-France, czyli można powiedzieć Paryż i bardzo szerokie obrzeża, czy miejsca w pobliżu francuskiej stolicy, niewiele od niej oddalone. Tam też jest to Ville Parisi, w dzielnicy Marna i Sekwana, czyli taki w zasadzie, no, można powiedzieć, południowy wschód od Paryża. W tej chwili to już oczywiście jest wszystko w ramach kolei podmiejskiej, nie jest to tak daleko. No, w czasach Balzaca była to dosyć znaczna odległość. Balzac jednak postanawia zostać w Paryżu. Rodzina stara się mu to umożliwić, wesprzeć go finansowo, żeby mógł w tym Paryżu zostać. I to jest taki moment, że on decyduje, że jednak chce być literatem, on chce pisać. On nie jest jeszcze pewny, w jaki sposób będzie pisał i w jakich gatunkach będzie się najlepiej realizował. Będzie czytał już nie tylko literaturę, ale też i filozofów. Będzie sam próbował napisać traktat o nieśmiertelności duszy. Będzie też zaczytywał się Szekspirem i próbował swoich sił w gatunku dramatycznym. Napisze tragedię Cromwell, którą będzie komentował mocno w listach do Laury. Właśnie będzie jej pisał o postępach, będzie pisał o tym, jak on sobie wyobraża postać Cromwella na początku XIX wieku, jak on sobie wyobraża potencjalnego odbiorcę tego utworu. No też wiemy, że on rzeczywiście to napisze, on to pokaże panu Andriot, panu, który był bardzo ważną osobą w Instytucie Francuskim, przynależał właśnie do Instytutu, do klasy literatury pięknej. No i on niestety wydał bardzo surowy werdykt na temat utworu, że jest ciężki, że no niby jest Aleksandryn, ale te rymy są takie bardzo sztuczne, bardzo ciężko napisane, bardzo trudno się to czyta, że jest pięknie opisowo, ale mało też dynamicznie, no po prostu wskazał Balzacowi, że to może nie jest najlepszy kierunek dla niego. W podobnym czasie, czyli początek lat 20., Balzac też oczywiście na fali wielkiej popularności powieści Waltera Scotta, tłumaczonego na język francuski, będzie go czytał i zacznie rozważać gatunek, jakim jest powieść historyczna. Wróci właśnie do tej wielkiej historii rodzinnego Tour. Będzie myślał o historii Francji, jak ją pokazać w literaturze, jak zaadaptować ten gatunek powieści historycznej stworzony przez Scotta na grunt francuski, jak to połączyć z barwną historią francuską. Będzie właśnie szkicował różne powieści historyczne, które w założeniu jego miały się złożyć na
dzieła księdza Savonati wyszło dopiero po jego śmierci. To są takie młodzieńcze utwory, które nie zostały wydane. Będzie też bardzo mocno czytał Jana Jakuba Rousseau, ale oczywiście nie tylko nową Heloizę, choć ją oczywiście bardzo mocno będzie studiował. Będzie też czytał jego bardziej teoretyczne rozważania, w tym również rozważania o języku, o powstaniu języka, porównanie języka i muzyki. Ale też i będzie znał dobrze słownik muzyczny, ten Dictionnaire de musique Rousseau, w którym rzeczywiście znajdzie wiele inspiracji, o których będę mówić troszeczkę później. No i oczywiście zainspirowany nową Heloizą sam będzie próbował napisać powieść epistolarną, ale oczywiście to zostanie w szkicu, to znamy właśnie w dużej mierze z jego pozostawionych szkiców i korespondencji, między innymi korespondencji z siostrą, która była właśnie powierniczką jego różnych pomysłów, rozważań dotyczących literatury, ale też i dotyczących człowieka. Będzie się też interesował teoriami Lavatera, czyli zwłaszcza tą sztuką rozpoznawania, poznawania człowieka poprzez fizjonomię. To myślę, ci z Państwa, którzy czytali Balzaka, na pewno kojarzą te jego opisy, kiedy on bardzo dokładnie opisuje człowieka zewnętrznie, jednocześnie próbując powiązać te cechy zewnętrzne, te wszystkie kurzajki albo gładką, piękną twarz, z tym, co może być wewnątrz. I wskazuje nieraz, że jednak te cechy zewnętrzne, również nie tylko samego człowieka, ale i otoczenia, które on tworzy, są powiązane z tym, co człowiek ma wewnątrz, z tą osobowością taką bardzo wewnętrzną. Więc to są takie, można powiedzieć, też źródła pewnych jego pomysłów i tego, co później pozwoli mu stworzyć swoją własną, taką bardzo unikatową koncepcję komedii ludzkiej. No ale zanim to nastąpi, Balzac no, podjął tą decyzję, że chce pisać, że chce być literatem, ale tak jak wspomniałam, szukał swojej drogi. Próbował tworzyć literaturę popularną, taką, która by się po prostu dobrze sprzedawała, bo on chciał zarobić, on chciał mieć pieniądze, żeby po prostu móc oddawać się pasji literackiej, czytaniu, pisaniu. No więc próbował taką literaturę tworzyć. Publikował pod pseudonimem powieści takie społeczno-obyczajowe z wątkami historycznymi, już rozglądając się za takimi charakterystycznymi postaciami, wyróżniającymi się jakąś cechą, tak jak na przykład ta Klotylda, która albo piękna Żydówka, tak? Czyli tutaj już podkreślenie jej urody, ale jednocześnie pochodzenia, które też rzutowało oczywiście na samą postać, no bo to pochodzenie to oczywiście cała jeszcze dodatkowa otoczka pewnej kultury, religii, sposobu życia, który za tym wchodził do powieści, do rozważań Balzaka. On chwilowo coś zarabia, ale to też całe życie będzie Balzaka dopadać albo pech, albo raczej brak zdolności takiego po prostu inwestowania pieniędzy, wybierania dobrych, można powiedzieć, inwestycji. On po prostu troszeczkę pieniędzy zarobi i dosyć szybko będzie bankrutował. No ale próbując swoich sił w różnych tekstach, czy pod jednym, pod drugim pseudonimem, znacznie częściej jako Horace de Saint-Aubin będzie publikował, będzie szukał tego, co może mu być najbliższe, co może być jego. Próbował z dramatem, z tragedią w zasadzie nie wyszło. Literatura taka bardzo popularna też nie wyszła. No to zaczyna próbować sił swoich jako wydawca. Wydaje ilustrowane wydania tekstów Moliera, Racina. I tutaj też istotna jest taka rzecz, że kiedy dochodzi do tych wydań ilustrowanych w momencie, kiedy mamy ogromny rozwój technik drukarskich, kiedy rzeczywiście ten rozwój właśnie technik drukarskich umożliwia wielkie upowszechnienie literatury, ale też
ilustracji, te ilustracje stają się taką częścią integralną tekstu literackiego. One już nie są tylko dodatkiem gdzieś na okładce czy stronie wewnętrznej okładkowej, ale stają się częścią opowiadania. One doprecyzowują poprzez udział kolejnego artysty, jego wyobraźni, najczęściej to, co jest opisywane w tekście, prawda, czy wygląd kogoś, czy jakiś pejzaż, dom, te elementy zewnętrzne. I o ile tutaj te wydania ilustrowane dawnych dzieł, one po prostu mogły uwrażliwić Balzaka na to, że ilustracja również jest pewnym medium komunikacyjnym, takim nośnikiem może być dodatkowych treści, o tyle później już, kiedy będzie miał więcej kontaktu z młodymi romantykami i tym, co się będzie działo w ramach tego artystycznego romantyzmu, to można powiedzieć, że takie myślenie, że ilustracja może być dodatkową warstwą narracyjną, nie będzie już Balzakowi obce. To już będzie coś dla niego bardzo naturalne. Ale tu oczywiście, tak jak wspomniałam, no Balzac nie miał szczęścia do pieniędzy ani trafnych inwestycji, więc mimo świetnego pomysłu wydawałoby się czegoś, co powinno być bardzo atrakcyjne, co powinno się rozchodzić w bardzo dużych nakładach, czyli ta klasyka literatury, która jednak była powszechnie znana Francuzom, no i jeszcze z ilustracjami powinna się dobrze sprzedawać, ale się nie sprzedawała i w 1827 roku po prostu Balzac zbankrutował. I tu no, miał moment, żeby pewne rzeczy sobie przewartościować, przemyśleć i zacząć już tworzyć taką bardziej zindywidualizowaną koncepcję, której w zasadzie, koncepcję powieści, której połączy to, co czego szukał, czego się nauczył, czytając Waltera Scotta, czytając filozofów, czytając teksty Rousseau, również literackie, jak Nowa Heloiza, będzie starał się zrozumieć wielkie procesy dziejowe, ale patrząc nie tylko z dalszej perspektywy komentatora, ale jednocześnie próbując się zrozumieć od wewnątrz, co spowodowało, że Szułanie, że ci bretońscy chłopi się zbuntowali w czasie rewolucji, że wzięli udział w powstaniu. Co do tego doprowadziło, jakie mechanizmy tam zadziałały, a jednocześnie będzie chciał właśnie na tle tych wielkich dziejów i próby rozpracowania mechanizmów za nimi stojących, będzie próbował pokazać człowieka, jego uczucia, jego nieszczęścia, jego różne problemy, marzenia, wyzwania, jakie stoją przed człowiekiem. Będzie też starał się zrozumieć, jak funkcjonuje społeczeństwo, a szczególnie taka podstawowa komórka, jaką jest małżeństwo. I tutaj, jak widzicie Państwo na slajdzie, pierwsze powieści, które on publikuje pod swoim nazwiskiem, to są właśnie Szułanie, ci zbuntowani bretońscy chłopi i Fizjologia małżeństwa. Małżeństwo, które on będzie widział jako coś, no, po pierwsze sztucznego, a po drugie bardzo opresyjnego względem kobiety. Kobiety, która niby będzie mogła wszystko, a jednocześnie będzie kompletnie ubezwłasnowolniona, jak chodzi o decydowanie o chociażby swoim majątku, którym bardzo często zarządza mąż. Więc będzie tworzył coś już takiego indywidualnego, co kojarzymy z Balzakiem. Jeżeli go znamy, to właśnie to są te elementy, o których mówię. Dojdą jeszcze pewne elementy nadprzyrodzone, bo też pamiętajmy, że lata 20., zwłaszcza ich druga połowa, początek lat 30., to też jest duża popularność Hoffmana we Francji. Hoffmana, jego powieści fantastycznej, takiej specyficznej fantastyki, która po części daje się wytłumaczyć jednak jakimś bardziej realnym zjawiskiem, ale nie zawsze też literatury, która będzie mocno wnikała w proces twórczy, będzie starała się zrozumieć, czym jest geniusz. Czyli te pewne rozważania dotyczące sztuki czy geniuszu zostaną przeniesione z traktatów estetycznych, tak jak chociażby Sulcera, na grunt literacki, na grunt literatury w obręb dzieła literackiego. I pewne elementy właśnie takiej fantastyki, rzeczy nadprzyrodzonych pojawią się w Jaszczurze. Sam jaszczur, czyli taka wyprawiona skóra
nadprzyrodzona, która ma zapewnić szczęście głównemu bohaterowi, ale jednocześnie z każdym spełnionym życzeniem ona się kurczy i kurczy się jednocześnie życie tego głównego bohatera. I tutaj właśnie w tym tekście Balzac da początek swoim studiom filozoficznym, które będą miały za zadanie właśnie takie pogłębione zrozumienie człowieka jako jednostki, człowieka jako części wszechświata, części również społeczeństwa. I do tego też jeszcze za chwilkę będę wracać. I to są teksty, które zaczynają przynosić Balzacowi pewne uznanie w środowisku literackim, pozwalają mu również na w miarę stabilne funkcjonowanie na tym poziomie materialnym i one też otwierają mu drogę do najważniejszych z paryskich salonów. A jak wiemy, salony właśnie w Paryżu to były bardzo ważne miejsca nie tylko w czasach romantyzmu. One już dużo, dużo wcześniej, jeszcze przed rewolucją czy po rewolucji, no, salony były bardzo ważnym miejscem życia intelektualnego, ale również politycznego, bo mówiło się, że w wielu salonach, w tych takich rzeczywiście salonach typu pani de Staël, no, podejmowano decyzje polityczne, ale też bardzo rozwijano życie intelektualne, artystyczne i takie życie artystyczne polegające również na łączeniu sztuk i na dyskusji estetycznej nad sztuką, co oczywiście było bardzo rozwijające dla wszystkich uczestników spotkań w tych salonach. Także Balzac, kiedy już pewne uznanie zdobywa jako pisarz, pojawia się w tych najważniejszych salonach u Sophie G., u Madame de Récamier czy barona Fitzjamesa. Zaczyna też współpracować z paryską prasą, pisze felietony, publikuje swoje teksty, przede wszystkim pisze teksty swoje w odcinkach, bo to też jest czas, kiedy powieść w odcinkach zdobywa bardzo dużą popularność, czyli po prostu co tydzień, co miesiąc, w zależności od częstotliwości ukazywania się czasopisma, pojawia się kolejny fragment tekstu. Zresztą opowiadania też były cięte na fragmenty i publikowane w prasie. Później były publikowane w całości w wybranych tomach Komedii ludzkiej. I też taką jego bardzo intensywną współpracę z prasą paryską bardzo mocno wspiera Émile Girardin, czyli ktoś, taki człowiek, który był bardzo ważny na rynku prasy, był właścicielem po prostu wielu czasopism, ktoś, kto po prostu decydował w dużej mierze o treści, jaka była publikowana, o jakości, o tym, co będzie istotne, kto będzie publikował w wielu naprawdę ważnych czasopismach, chociażby takich jak tutaj widniejące na slajdzie Revue de Paris czy Revue de du Monde, które też było miejscem wielu debat literackich. I jeszcze jak chodzi o takie wprowadzenie, powiedzmy, do Balzaca, do jego pisarstwa, istotny jest rok publikacji Ojca Goriot. To jest 1834 rok, dlatego że w momencie, kiedy on pracuje nad tą powieścią, zaczyna się rodzić w nim projekt napisania czegoś znacznie większego niż tekst zamknięty w jednym tomie, niż po prostu jedna historia, która się zaczyna i kończy w obrębie jednej powieści czy jednego opowiadania. Zaczyna się rodzić pomysł napisania czegoś na kształt, można powiedzieć, pracy naukowej, która miałaby się wzorować na badaniach przyrodniczych, właśnie na systematyce gatunków, tylko nie chodziłoby o gatunki, a o różne warstwy społeczne, w ogóle o społeczeństwo, które miałoby być usystematyzowane, uporządkowane, przeanalizowane i zrozumiane właśnie na wzór tego, jak wyglądały prace biologów czy przyrodników, o których mówiłam wcześniej. Tutaj, żeby chwilkę odetchnąć od mojego mówienia, zdjęcie jednego z mieszkań, z domów w zasadzie Balzaca paryskich. On też tych adresów miał dużo, ale to jest adres szczególny, adres 16 dzielnicy,
czyli mieszkanie Balzaka, dom Balzaka i obecnie muzeum. Balzaka to jest muzeum paryskie, czyli muzeum, do którego po prostu możemy wejść, obejrzeć to, co po pisarzu zostało, jego księgozbiory, notatki, dokumenty osobiste, przedmioty osobiste i to wszystko jest pod kuratelą miasta Paryża, udostępniane zwiedzającym, którzy po prostu chcą się zapoznać bliżej z pisarzem, ale też po prostu poczuć klimat tego miejsca, w którym on żył i tworzył. I teraz tak drugi z ważnych tematów, a w zasadzie połączenie romantyzmu i muzyki. Dlatego no, samo omówienie romantyzmu to oczywiście wiele tomów by zajęło i wiele godzin wykładu, ale tu chciałabym się skupić na takim wątku, czyli romantyzm, muzyka, czy romantyzm i braterstwo sztuk. Czyli to, co już sygnalizowałam, to, że artyści spotykali się na salonach, że dyskutowali o sztukach i że pewne rzeczy robili razem, że szukali w ramach samego romantyzmu nowych dróg wyrazu. Bo też jak wiemy, no między romantyzmem a klasycyzmem i przecież na gruncie polskim było bardzo dużo napięć, tak, to było dosyć gwałtowne przechodzenie z jednego nurtu literackiego czy kulturowego wręcz w drugi. Może nawet pierwsze w historii tak ostre przejście, kiedy ci młodzi romantycy się odcinali od klasyków, od tego ich szkiełka i oka, bo wiara i czuć mówi więcej, bo musimy zaufać intuicji, bo musimy w pewne rzeczy uwierzyć, przyjąć je takimi, jakimi są, bo nie wszystko możemy zbadać. I podobne rzeczy pojawiały się też we Francji. Też takie nastawienie właśnie na człowieka, na uczucie, na poruszenie, ale też i na zaangażowanie odbiorcy, tak żeby on w sposób bardzo zaangażowany odbierał, żeby jego pamięć musiała pracować, żeby musiał interpretować, żeby ta muzyka czy literatura nie była czymś takim obok, rozrywką tylko intelektualną, ale czymś, co do głębi poruszy, ale też czymś, co będzie dotykało problemów człowieka, bo tak jak mówił Baudelaire w swoich tekstach estetycznych, że sztuka romantyczna to sztuka nowoczesna, bo to sztuka, która interesuje się współczesnością, współczesnymi problemami, reaguje na to, co istotne w naszym czasie. Jednym z takich kierunków, takiego poszukiwania nowego wyrazu artystycznego, nowych technik, tak, nowych narzędzi, które by mogły nieco zmienić sposób pisania, ale też i sposób odczuwania przez odbiorcę, które by mogły też spowodować, że muzyka, która przestała już być zależna od dworów książęcych, tak, czy biskupich, która stała się niezależna, artysta stał się niezależny, żeby i ona inaczej przemawiała do słuchacza, czy malarstwo, żeby ono też było nieco bardziej intensywne i mniej skupione na pewnych utrwalonych tradycją tematach, zwłaszcza tych osadzonych w mitologii. I te poszukiwania nowych środków ekspresji prowadziły również do poszukiwań, już wcześniej oczywiście rozwiniętych, elementów wspólnych między sztukami, ale już nie właśnie na takim poziomie teoretycznej dyskusji, jak to miało miejsce w XVIII wieku, kiedy wielu myślicieli, choćby najsłynniejsi jak Abbé Dubos czy Charles Batteau, którzy zastanawiali się, czy sztuki mają wspólne źródło, czy są podobne, a jeżeli są podobne, to w jakich elementach, czy tu chodzi, czy jakie są elementy, które mogą posłużyć za porównanie, czy to będzie imitacja natury, czy to będzie imitacja uczuć, czy to może będzie sposób oddziaływania na człowieka, czy użyteczność. Natomiast no, w romantyzmie też szukano podobieństw, ale bardziej już mówiono o tym, żeby porównywać na poziomie właśnie wyrazowym, na poziomie zaangażowania wyobraźni, o czym chociażby mówił Wiktor Cousin. I te poszukiwania wspólnych elementów między sztukami miały miejsce już w sztuce. Po prostu artyści próbowali znaleźć to, co możemy przejąć, chociażby Delacroix, który rozważał, jakby techniki polifoniczne na grunt malarstwa zaadoptować, czy jakby pogłębić fakturę, żeby ona nie była taka jednowymiarowa,
płaska, tak, no to wiemy, te jego płótna też są jednak nie tylko oczywiście korzystające z praw perspektywy i różnych technik malarskich znanych dużo wcześniej, ale rzeczywiście ta faktura bywa wypukła i kiedy stajemy chociażby przed barką Dantego w Luwrze, mamy wrażenie, że w zasadzie zaraz ta woda brudna z tyksu nam chlapnie na nogi. I szukano tego, co można na poziomie ekspresji przejąć między sztukami, w jaki sposób poruszyć muzyką, tak jak poruszają malarze czy poeci, ale też próbowano właśnie pożyczać techniki, jak chociażby ta wspomniana polifonia. Bardzo mocno też się rozwinęło takie szukanie wspólnych i wzajemnych inspiracji. Wspólnych, jak chociażby postać Mazety, która inspirowała i malarzy, tutaj chociażby Verneta, Boulangera, czy pisarzy, poetów jak Victor Hugo, który pisze swoją Mazepę, ten poemat wielki jako manifest romantyzmu, przecież tak jest odbierany Mazepa Hugo, czy Franz Liszt, który komponuje etiudę o najwyższym stopniu trudności, etiudę transcendentalną, właśnie również inspirowaną Mazepą Wiktora Hugo, który się znowu inspirował Boulangerem i Wolterem i Byronem jeszcze. Czyli takie te wzajemne inspiracje i wspólne tematy i wzajemne inspiracje, które powodują, że my, znając te inspiracje, te odwołania, to, że Hugo cytuje Byrona i opisuje obraz Boulangera, my zaczynamy inaczej patrzeć na jego tekst. Oprócz tej zawartości tego manifestu romantycznego, tak, tych artystów, którzy niczym Mazepa mają upaść, ale będą kiedyś królami i poprowadzą ludzkość ku lepszemu jutru, on też będzie stosował taką technikę, my to mówimy intertekstualność, czy po prostu odwołania, które właśnie do Byrona, do Boulangera, które będą otwierały naszą wyobraźnię, tak, że ten odbiorca, ten czytelnik będzie starał się przywołać w wyobraźni chociażby obraz, który namalował Boulanger, będzie starał się pomyśleć, skąd dokładnie jest ten cytat z Byrona wzięty, z którego fragmentu jego tekstu, co w tamtym tekście jest. I siłą rzeczy zostanie ten odbiorca zmuszony do bardzo intensywnej refleksji, do takiego dużego angażowania się w odbiór, w interpretację tego tekstu. Czyli to, co było takie ważne dla romantyka, żeby to nie była taka bierna kontemplacja czy chłodna intelektualna, ale również takie poszukiwanie, obudzenie ciekawości, poszukiwania i też pobudzenie oczywiście uczuć i tak jakby percypowanie tego dzieła na kilku poziomach i różnymi zmysłami, właśnie kiedy przywołamy w pamięci obraz, o czym też Balzac będzie pisał w takim opowiadaniu Bezwiedni aktorzy. Tam będzie taki pomysł, żeby obraz wystawić w Luwrze, ale jednocześnie w towarzystwie muzyki, która przypominałaby symfonię Beethovena, żeby ta treść malarska poprzez emocje wywołane muzyką, tak jakby głębiej zapadła w odbiorcę, mocniej na niego oddziałała. Więc to się właśnie będzie tego typu idee, które będziemy widzieć u Balzaka i u innych oczywiście pisarzy, czy artystów, one się rodzą właśnie tam na salonach, w tych spotkaniach między artystami, w ich dyskusjach, w ich poszukiwaniach rozwiązań właśnie podobnych między sztukami, czy tych samych efektów wyrazowych, ale środkami, uzyskiwanych środkami właściwymi danej sztuce. Też będziemy obserwować bardzo intensywną współpracę między artystami. Czasami dwóch, trzech będzie tworzyło jeden utwór. No właśnie, ktoś napisze tekst, ktoś zrobi ilustrację, ktoś napisze na przykład muzykę do wiersza. I oczywiście to będzie znajdowało to swoje odbicie gdzieś w prasie, która też będzie bardzo interdyscyplinarna. Ona się rozwija niezwykle dynamicznie w XIX wieku, właśnie w latach 20-30. Powstaje też prasa muzyczna, która zawsze będzie interdyscyplinarna, chociażby z tego względu, że do redakcji byli zawsze zapraszani literaci. Jak popatrzymy sobie na taką najbardziej znaną gazetę muzyczną, właśnie Revue et Gazette Musicale,
to tam w pierwszym rzędzie będzie wśród współpracowników, oczywiście będzie Berlioz, będzie Liszt, będzie Balzac, będzie Jules Janin, będzie Georges Sand. Czyli to po prostu towarzystwo artystyczne Paryża będzie występowało. Rzadziej będą plastycy, ale czasami będą relacje z salonów malarskich. Także to też będzie takie miejsce, gdzie możemy znaleźć świadectwa właśnie tych wspólnych poszukiwań, wspólnej pracy i bliskości ludzi z różnych sztuk, co też będzie na bardziej oficjalnym poziomie wspierane poprzez Instytut Francuski, którego posiedzenia będą się odbywały raz w tygodniu i najczęściej będą razem obradowali przedstawiciele klas sztuk pięknych, muzyki, literatury, część konkursów będzie też właśnie organizowana w takim, dzisiaj byśmy powiedzieli, bardzo interdyscyplinarny sposób. I właśnie muzyka jako taki język uznany przez romantyków idealnym do wyrażania uczuć, jako język duszy, stanie się bardzo ważnym środkiem artystycznym właśnie w literaturze, środkiem, który pozwoli pokazać te wewnętrzne przeżycia. Kiedy pisarz, i to bardzo często Balzac, będzie sięgać po muzykę, żeby pokazać, co się dzieje w duszy chociażby młodej kobiety, młodej Marie de Granville z powieści Córka Ewy, która w zasadzie dwie siostry, obie Marie, wychowywane przez bardzo surową matkę, które nie miały prawa okazywać żadnych większych emocji, cały czas umiarkowane, spokojne, i kiedy grały, dopiero wtedy poznawały emocje i mogły je wyrażać. A wyrażały je dzięki muzyce Beethovena czy Marozy. I my, znając tę muzykę, też możemy sobie wyobrazić, na jakim poziomie emocjonalnym te młode kobiety mogły funkcjonować. Także to też jest taka dodatkowa wskazówka od Balzaca. Jeśli chcemy lepiej zrozumieć tą jego postać, posłuchajmy tej muzyki, spróbujmy tę muzykę zrozumieć. I tutaj jeszcze takie dwa cytaty z Balzaca właśnie o muzyce, ale oczywiście nie tylko on w ten sposób mówił, że to święta Cecylia, tak? Dzięki, malując świętą Cecylię, to Rafael dał muzyce pierwszeństwo przed poezją i miał rację. Muzyka zwraca się do serca, gdy tymczasem słowo pisane zwraca się jedynie do umysłu. Muzyka, podobnie jak zapach, przekazuje bezpośrednio swoją ideę. I w innym tekście powie, tylko muzyka ma tę potęgę, dzięki której wnikamy w siebie. I tego typu porównania, tego typu rozważania, o których przed chwilą mówiłam, będą bardzo popularne właśnie w powieści romantycznej, w powieści powstającej mniej więcej od lata 30., 40., czyli od rewolucji lipcowej do kolejnej rewolucji 48 roku. I tutaj takie zrobiłam Państwu zdjęcia rozpraw uniwersyteckich właśnie dotyczących muzyki, powieść i muzyka właśnie we Francji w czasie monarchii lipcowej i muzyka i literatura w czasie romantyzmu. To są książki, można powiedzieć, już bardzo stare, z lat 50. i 60. XX wieku, ale to wtedy badacze dostrzegli, jak ważną rolę odgrywała muzyka w konstrukcji powieści, już nie tylko jako środek służący wyrażeniu uczuć, czy podniesienia, takiego doprecyzowania tych uczuć, atmosfery opisywanej sceny, bo to też bardzo często, prawda, jest, że ktoś ze szczęścia krzyczał, tak jak w uroczystym Tedeum, kiedy ujrzał ojca po 20 latach rozłąki, także to takie tylko podkreślenie tego uczuć, ale muzyka też stawała się takim elementem po prostu, można powiedzieć, pejzażu paryskiego, pejzażu powieści francuskiej właśnie tego czasu. Po prostu ona jest. My spotykamy się z bohaterami w operze, wiemy, co było grane, to jest komentowane, wiemy, co grano w salonach.
I tutaj rzeczywiście tego jest bardzo dużo, ale oczywiście to nie chcę dzisiaj wskazywać tych elementów u Balzaka czy u jakiegokolwiek innego pisarza, bo to są po prostu rzeczy, które można w setkach, jak nie w tysiącach znaleźć. Znacznie ciekawsze są te momenty, kiedy pisarze próbują zintegrować dzieło muzyczne z dziełem literackim i to dzieło muzyczne wpływa już na kształt tekstu literackiego, tak, nadaje mu pewien rytm albo służy za rodzaj dopowiedzenia właśnie takich odnośników intertekstualnych i to często jest już nie tylko na zasadzie przywołania, że wykonano taki utwór, który przywołał na przykład jakieś wspomnienie, ale tak jak to robi Jules Janin w powieści Sandbaum, gdzie po prostu każdy rozdział rozpoczyna się cytatem muzycznym, taką wklejką nutową i najwięcej jest tam Beethovena, który ma właśnie wprowadzać pewien charakter emocjonalny, czasami też pewien charakter podniosłości do kolejnego fragmentu tekstu, czyli tak, jeżeli najpierw zapoznamy się z tą muzyką Beethovena, która, czy muzyką kilku innych kompozytorów wklejonych do tego tekstu, możemy już być przygotowani na to, na ten nastrój emocjonalny, na to, co będzie w tekście właśnie od strony uczuć czy emocji. No oczywiście też musimy pamiętać, że po prostu z racji powszechności nauczania muzyki po prostu wielu literatów, wielu ludzi, wielu czytelników po prostu grało, znało tę muzykę, więc ona była idealnym kodem komunikacyjnym między pisarzem a jego czytelnikiem. I też warto pamiętać o takiej rzeczywiście tej istotnej roli refleksji nad sztuką, która się będzie pojawiała w powieściach, bo będziemy mieli właśnie muzykę, która pozwala wyrażać uczucia, czy je opisać, dookreślić, wprowadzić w nastrój. Muzykę, która może mieć wpływ na samą strukturę tekstu, ale będziemy też mieli refleksję estetyczną nad muzyką, tak można powiedzieć filozoficzną, która stanie się częścią integralną tekstu, która może się wydawać zupełnie taka dziwna, trochę doklejona, co tutaj robi jakiś wykład z historii muzyki czy z filozofii, porównania muzyki i nauki, a później się okazuje, że to jest niezbędne, żeby zrozumieć sposób działania postaci właśnie chociażby u Balzaka. Także muzyki jest rzeczywiście bardzo dużo. Bardzo ważną rolę też powierzą romantycy muzyce jako takiemu elementowi, który wywołuje wspomnienia. Coś, co my myślę doskonale znamy. Większość z nas przecież ma jakieś ulubione melodie, piosenki, które przypominają dzieciństwo, przypominają ludzi, miejsca czy zdarzenia i to też już wykorzystywali bardzo mocno romantycy, choć tak naprawdę zainspirował ich do tego Jan Jakub Rousseau właśnie w haśle Muzyka w swoim słowniku muzycznym. I teraz tak jakby próbując połączyć ten wątek tego romantyzmu, tak mocno literackiego, mocno eksploatującego muzykę i Balzaka, przejdę już właśnie do takiego elementu, czy powiedzmy części wykładu, Balzak i muzyka. I tutaj widzicie Państwo portret dziewczynki, to jest właśnie Laura, to jest ta ukochana siostra Balzaka, siostra grająca na fortepianie, siostra, która wyjaśniała wiele takich technicznych elementów, jak chodzi o samogranie, o repertuar bratu, na tyle, na ile ktoś pobierający nauki takie amatorskie mógł to zrobić. Balzak sam muzyki się nie uczył, nie nauczył, bardzo muzykę cenił, natomiast sam jakoś tutaj zdolności nie przejawiał, był takim romantykiem rozkochanym w muzyce, ale nie muzykującym, czy nie był chociażby jak Engr, który wspaniale grał na skrzypcach, na tyle, żeby sonaty Beethovena z Listem wykonywać, choć wszyscy oczywiście kojarzymy go z malarstwem, jako takiego klasycyzującego, jak mistrza malarskiego, też dyrektora willi Medyceuszy, w której młodzi francuscy malarze zgłębiali tajniki malarstwa i sztuki włoskiej.
Także Balzac był, można powiedzieć, trochę wyjątkowy właśnie jako ktoś taki, kto nie potrafił na niczym grać, ale miał siostrę. Siostrę, która od najmłodszych lat grała, której postępy bardzo śledził. Zawsze pisał: napisz mi, co teraz grasz, napisz, jak twoje postępy w grze na fortepianie. I też pisał jej właśnie o tym, że muzyka go bardzo interesuje, że ma pewne pomysły, jak, co by mógł stworzyć. I z tego względu właśnie chciałam zacząć ten temat od przywołania jego siostry, o której już wcześniej mówiłam. A tutaj jest właśnie fragment z listu do siostry. Tu 20-letni Balzac pisze, że porzuciłem zdecydowanie moją operę komiczną. Nie mogę znaleźć kompozytora w mojej mieścinie. Chodzi o Paryż. Nie powinienem zresztą pisać dla aktualnych bustów, ale zrobić to tak, jak czynili Racine i Corneille. Pracować jak oni, dla przyszłości. I to też jest list z tego czasu, kiedy on jeszcze tej swojej drogi poszukiwał, szukał swojego gatunku, w którym byłby najlepszy, w którym mógłby się wypowiadać w sposób mu najbardziej bliski, ale też najbardziej naturalny. No i między innymi też myślał o tym, żeby napisać libretto do opery komicznej. On sobie wyobrażał, jaka muzyka by mogła tej operze towarzyszyć. Także to też była taka jedna z dróg, którą Balzac dla siebie rozważał i oczywiście nie bez powodu pisał o tym do Laury, bo wiedział, że Laura zrozumie te jego pomysły. Laura mu może coś zasugerować, podpowiedzieć, jak bardziej technicznie jego pomysł by można było rozwiązać. I tutaj jeszcze taka ilustracja, słownik Balzaca, Dictionnaire Balzac, to jest taka bardzo świeża publikacja, bo z końca października 2021 roku. I tutaj już na samym początku autor hasła Muzyka pisze, że w życiu Balzaca muzyka miała wyjątkowe miejsce i bardzo duże znaczenie. I on sam to wielokrotnie mówił, podkreślał, widać to też właśnie w jego tekstach, ale żeby troszeczkę połączyć to z naszym romantyzmem, naszą kulturą może XIX wieku, chciałam zwrócić uwagę na ciąg dalszy tego hasła, czyli kiedy autor już stwierdził, że ta muzyka rzeczywiście była bardzo ważna, bardzo wyjątkowa dla niego, on mówi, tak jak to precyzuje w liście do pani Hańskiej, tak, do Eweliny Hańskiej, której też pisał właśnie o tym, co słucha, że idzie do opery posłuchać, tak, do opery, do teatru włoskiego, posłuchać opery Rossiniego, opowiada jej w listach właśnie o tym, co słucha, ale jednocześnie pisze też w listach do niej o utworach, w których muzyka ma bardzo duże znaczenie, które zostały zainspirowane tymi utworami, które ona na koncertach czy w operze usłyszał. I tu właśnie listy do pani Hańskiej, listy do cudzoziemki, to też ona zainicjowała tę znajomość w 1832 roku, kiedy napisała list do Balzaca, wyrażając wielkie uznanie, zachwyt nad jego twórczością. Balzac odpisał i tak się zaczęła korespondencja i też dosyć długa znajomość z Eweliną Hańską, zakończona małżeństwem na kilka miesięcy przed śmiercią pisarza. Przywołuję ją nawet nie tylko ze względu na pewne polskie wątki czy ukraińskie, tak ważne myślę w tych dniach, w których teraz jesteśmy względem tego, co się dzieje, ale właśnie też jako taką drugą po Laurze powierniczkę pomysłów Balzaca, tą osobę, której bardzo chętnie pisarz zwierzał się z tego, co myśli o muzyce, co czuje, kiedy muzykę słucha, kiedy ją przeżywa i z tego, w jaki sposób chce te swoje przeżycia i pomysły przelać na papier w formie tekstów literackich, tekstów, które później będziemy mieli okazję zobaczyć, powieści i opowiadań. Ja tylko taka dygresja, pani Hańska. To pierwsze spotkanie miało miejsce rok
od rozpoczęcia korespondencji w Szwajcarii nad pięknym jeziorem Neuchâtel, w miejscowości Neuchâtel. Tu też krótka tylko pocztówka z tej miejscowości. Bo tak jak mówiłam, Balzac przyjeżdżał do pani Hańskiej, do jej majątku w Wierzchowni na Ukrainie. No, miejsce, które było mu bardzo bliskie, miejsce, w którym mu się bardzo dobrze pracowało, w którym odpoczywał, w którym znajdował spokój i natchnienie, po prostu doskonałe warunki do pracy. To jest ten pałac. No, mogę mieć tylko nadzieję, że nadal istnieje. Tutaj jest pałac narysowany przez Napoleona Ordę, też naszego wspaniałego rysownika, który wiele przepięknych miejsc właśnie na kresach dzisiejszych uwiecznił. Oczywiście też jest plakietka pamiątkowa poświęcona Balzacowi. Więc to takie różne wątki, jak chodzi o Balzaca, muzykę i dwie bardzo ważne kobiety, którym powierzał swoje pomysły, swoje fascynacje i też swoje uczucia, przed którymi się po prostu potrafił otworzyć. I jak chodzi o muzykę już w dziele Balzaca, najwięcej jej będzie oczywiście w Komedii ludzkiej, z racji tego, że to jest to jego główne, największe dzieło. Jak już wspominałam, on próbował je uporządkować na wzór właśnie systematyki gatunków. On to też wyjaśnia w przedmowie do całego wielkiego cyklu. Cyklu, o czym też warto pamiętać, który bardzo mocno angażuje czytelnika, chociażby z tego względu, że wiele postaci powraca w różnych tekstach i kiedy prześledzić te postacie, możemy zauważyć ich rozwój, ich dzieje, można by tak jakby próbować napisać pracę na podstawie boskiej, na podstawie Komedii ludzkiej, odtwarzającą losy chociażby Rastignaca, Wotrena, czy księżnej Beatrice de Rochefide. Oni się pojawiają po prostu w różnych tekstach, ale tak jakby te ich historie są bardzo spójne i bardzo ważne, żeby całość tego wielkiego cyklu stworzyć. To jest cykl, który miał w założeniu mieć 130 tekstów. Nie wszystkie Balzacowi udało się ukończyć, ale rzeczywiście jest to coś ogromnego. I jak chodzi o taką bardzo złożoną konstrukcję, kiedy mamy nadrzędne trzy typy studiów, studia obyczajowe, które no, prawie 90% Komedii ludzkiej zajmują. I w ramach tych studiów obyczajowych mamy sceny z życia prywatnego, z życia prowincji, z życia paryskiego, politycznego, wojskowego, wiejskiego, czyli to jest ta systematyka społeczeństwa według Balzaca. Później mamy studia filozoficzne, znacznie mniejsze, gdzie właśnie próbuje zrozumieć człowieka, próbuje w tego człowieka wniknąć w jego psychikę, w jego motywacje, w jego przeżycia wewnętrzne, ale też i relacje ze światem zewnętrznym i studia analityczne, których jest najmniej, w których te analizy są jeszcze bardziej pogłębione. No oczywiście tutaj muzyka też, tak jak mówiłam, u innych romantyków jest cały czas obecna. Ona gdzieś tam się pojawia, czasem ktoś tam gdzieś przez okno słyszał jakiś utwór grany tak u kogoś w salonie. Czasem sam grał i pewne rzeczy dzięki temu się dowiadujemy. No jak chodzi o same postacie Boskiej Komedii, to tutaj też taka ilustracja ogromnej pracy wykonanej przez pracowników tego Maison de Balzac, czyli tego domu, Muzeum Balzaca, które pokazywałam troszeczkę wcześniej, czyli próba takiej doprecyzowania, rozrysowania w coś bardziej, w bardziej zrozumiały schemat genealogii postaci z Komedii ludzkiej. Tych postaci jest dobrze ponad 2000. Część z nich wraca między powieściami. Nawet jeżeli ta powieść jest zamknięta, to w momencie, kiedy ta postać wraca gdzieś indziej, no czytelnik zupełnie inaczej ją odbiera. Zaczynam, jeżeli znał te wcześniejsze teksty oczywiście, no to
kojarzy z tym, co było wcześniej, tak, z tą historią tej postaci, z jej czynami, działaniami z wcześniejszych tekstów. I tutaj tylko oczywiście to dla ilustracji, żeby pokazać, jak to wszystko jest skomplikowane i przemyślane, jak bardzo dużo pracy Balzac włożył, by stworzyć ten świat, który ilustrował w komedii ludzkiej. Tutaj twórcy tej genealogii pozaznaczali rodziny, pokolenia kolejne czy pokolenia przejściowe, kto był czyim ojcem, bratem, pozaznaczali też wszelkie związki poza małżeńskie, związki prawdopodobne, które powinny nam ułatwić tutaj te, można powiedzieć, schematy, rozumienie zależności między postaciami komedii ludzkiej. Co też no, łatwe nie jest. Tutaj widzicie Państwo pierwszą stronę, tych stron jest 10 plus jeszcze 4 strony dodatkowych genealogii chłopów i postaci, które pojawiają się w mniejszych tekstach i tekstach, które są poza komedią ludzką. Także narzędzie znakomite i dla badacza, i dla czytelnika, który chciałby się lepiej zorientować właśnie w tych zależnościach, bardziej, w sposób bardziej zaangażowany czytać komedię ludzką, poznać lepiej ten świat komedii ludzkiej Balzaca. I już jak chodzi o muzykę, tak trochę podsumowując to, co już do tej pory powiedziałam i przygotowując się do ostatniej części wykładu, czyli kilku fragmentów z wybranych tekstów Balzaca. Czyli takie zagadnienia, ja to nie nazwałam muzycznymi, czy po prostu zagadnienia związane z muzyką w komedii ludzkiej, to jest właśnie filozofia muzyki, rozważania nad tym, czym jest muzyka, czym jest sztuka, jak oddziałuje na człowieka, jak człowiek ją odbiera, tak, czy porównania muzyki i nauki. Bardzo często muzyka jest traktowana jako pewien środek komunikacji, często między postaciami, taką komunikacją, można powiedzieć, intencjonalną, czyli kiedy jedna postać chce przekazać coś drugiej bez wtajemniczenia osób trzecich, odwołuje się do utworu, który dla tych dwóch postaci było ważne, za chwilkę zobaczymy, jak to w praktyce działa. Ale bywa też tak, że muzyka jest to, służy jako taki środek komunikacji bardziej między narratorem a czytelnikiem, albo takiej komunikacji mimowolnej między postaciami, kiedy na przykład w Balówsko młoda Emilia, szczęśliwa, zakochana, śpiewa sobie, chodzi i podśpiewuje arię z tajemniczego małżeństwa Cimarosy i jej ojciec, słysząc, że ona sobie chodzi i właśnie ten fragment podśpiewuje, od razu mówi, aha, moja mała córeczka jest zakochana. I to samo również wie czytelnik. Więc to jest taki bardzo ważny środek artystyczny u Balzaca, który w wielu tekstach będzie powracał. Będzie też właśnie muzykę traktował jako taki nośnik uczuć bohaterów, właśnie komunikowanie uczuć czy stanów emocjonalnych. Będzie też rozważał sam proces twórczy, nawet nie tylko muzyczny, bo będzie też się zastanawiał, w jaki sposób malarz tworzy swoje arcydzieło. Także ten sam sposób tworzenia i jednocześnie poszukiwania ideału artystycznego, które mogą wyniszczyć taki dosyć destrukcyjną stronę właśnie tego procesu twórczego i szukania idealnego piękna, szukania absolutnego piękna, też będzie nam Balzac pokazywał. Będzie rozważał, czym jest muzyka nowoczesna i jakiego słuchacza potrzebuje. Czy ten słuchacz już jest, czy trzeba by było go w zasadzie wykształcić, tak jak o tym mówił Liszt chociażby, czy Berlioz w swoich felietonach na temat muzyki, muzyki nowoczesnej, czy muzyki przyszłości, tak popularnego hasła jak Musique de l'avenir, czy później też muzyka przyszłości, którą już ten krąg Lista Weimarski i Wagnera głosił.
będzie też pomysł na totalne dzieło sztuki, na dzieło stworzone przez jednego twórcę, który pisze libretto, który pisze muzykę, który myśli o scenografii, który myśli o grze aktorskiej. I to będzie na wiele, wiele lat przed Wagnerem. Także coś takiego umyśli sobie Balzac, to najdoskonalej pokaże w opowiadaniu Gambara, gdzie tytułowy bohater będzie jakimś szalonym, niezrozumiałym przez nikogo kompozytorem, który właśnie ma ideę taką swoją życiową stworzenia dzieła dla przyszłości, dzieła totalnego, w którym wszystkie elementy będą jego autorstwa i które oczywiście będą nową muzyką, nowym brzmieniem, sądząc po opisach, brzmieniem bliskim do dekafonii muzyce XX wieku. Oczywiście też będziemy mogli się dużo dowiedzieć o muzyce, która była popularna i o tym, którą Balzac lubił, bo to najczęściej będzie się pojawiało w jego tekstach. Oczywiście też muzyka w życiu społecznym, chociażby wizyta w operze, czy to granie w salonach, nauczanie muzyki, taki po prostu element życia społecznego. Ale będzie się zdarzała także terminologia muzyczna, taka można by powiedzieć prawie muzykologiczna, też będzie się pojawiała w jego tekstach, tu w Gambarze, w Massimilidoni, łącznie z analizą muzyki. I ta terminologia muzyczna, te elementy myślenia, taką analizą dzieła muzycznego staną się po prostu nowymi elementami języka literackiego Balzaca. No i muzyka też właśnie niekiedy będzie nadawała strukturę tekstowi literackiemu i to przede wszystkim tutaj jest kwestia Gambary i Massimilidoni. I oczywiście tych wszystkich elementów nie jestem w stanie omówić, przynajmniej nie tak, żeby dać radę to pokazać w jednym wykładzie. Więc wybrałam kilka fragmentów z powieści Księżna de Lange i z opowiadań właśnie Gambara i Massimilidoni, o których już mówiłam. I co ciekawe, Księżna de Lange to jest powieść ze studiów obyczajowych. To są sceny z życia paryskiego. To jest przede wszystkim tekst o tych najwyższych sferach paryskich, o tym, jak podchodzą do uczuć, do miłości, jak igrają z miłością, igrają z ludzkimi uczuciami, bo taki jest po prostu sposób ich funkcjonowania, bo taka jest konwencja salonowa, że prowokuje się najpierw chociażby mężczyznę, tak, żeby zdobyć adoratora, ale tak naprawdę nie pozwala mu się na prawdziwe uczucia i mężczyzna powinien wiedzieć, jak czytać zachowanie kobiety, a kiedy odczyta je niewłaściwie, może dojść do dramatu. To oczywiście też jest to, co w całej historii 13, też takim jakby cyklu w cyklu planowanym przez Balzaca, czyli będziemy mieć tajne stowarzyszenie ludzi, którzy potrafią zrobić więcej niż wydawałoby się, że może zrobić zwykły człowiek. Może tutaj nie będzie nadprzyrodzonych żadnych elementów, za to będą tajne stowarzyszenia, tajne działania, spiski i różne zbiegi okoliczności prowadzące do dramatu. Ale nie to chciałam właśnie powiedzieć czy pokazać, ale zwrócić uwagę na to, co się dzieje, jak chodzi o muzykę, bo muzyka w tej powieści jest bardzo ważna. Ona tutaj jest takim środkiem komunikacji właśnie między kochankami, między osobami, które są sobie bliskie, a pewnych rzeczy nie mogą zrobić w związku z tym, że pochodzą z różnych klas społecznych, ale przede wszystkim chodzi o to, że są już w związkach, zwłaszcza księżna de Lange, która jest poślubiona księciu de Lange i no, pewnych rzeczy oficjalnie zrobić nie może, no, działa nieoficjalnie jak większość paryżanek w tamtym czasie. I tutaj dwa elementy są bardzo istotne, na które warto zwrócić uwagę w tym fragmencie. Czyli tutaj ten fragment Andiamo mio ben może wydrzeć łzy rozkoszy lub też budzić śmiech i litość, zależnie od śpiewaczki. To jest istotne, dlatego że tutaj
Balzac zwraca uwagę na to, że sposób wykonania, już nie tylko sam utwór, nie tylko wybrany fragment muzyczny, ale przede wszystkim sposób jego wykonania może bardzo różne emocje wywołać. A za chwilę pokaże nam, że nie tylko sposób wykonania, ale jeszcze okoliczności. Kto wykonuje, w jaki sposób i w jakich okolicznościach będzie bardzo ważny. Dlaczego? Dlatego tutaj taki mamy moment, kiedy generał de Montfort jest bardzo wzburzony po kolejnej dyskusji z księżną de Lange i słyszy, że ona gra. Słyszy, że gra niezwykle spokojny utwór, który go bardzo poruszył swoją prostotą. Tutaj Balzac napisze o niebiańskich akordach. I zapyta ją, co to jest, co ona gra. A ona powie preludium do romancy pod tytułem Zdaje mi się, rzeka tak. Fleuve du Tage, bardzo popularny romans w latach 20. XIX wieku. I po wielu latach, kiedy księżna de Lange zniknie z Paryża, Montfort ją będzie szukał przez 5 czy 6 lat po całej Europie, trafi do kościoła na hiszpańskiej wyspie, do zakonu karmelitek i ze swoimi żołnierzami wejdzie na mszę. I w czasie tej mszy będzie wykonywana muzyka, będzie ktoś grał na organach, jedna z sióstr. I tu, jak widzimy w tym cytacie, wchodzi do kościoła przy Tedeum, ale nie mógł słuchać, dlatego że muzyka zdradziła mu kobietę kochaną bez pamięci. Kobietę, która tak głęboko zagrzebała się w łonie religii, tak niezłomnie usunęła się oczom świata, że uszła dotąd wytrwałym poszukiwaniom ludzi Montfort. I co jest tutaj najistotniejsze? Ona, wiedząc, że on jest w tym kościele, w swoje improwizacje wplotła melodię właśnie z tej romansy Rzeka tak. I w momencie, kiedy Montfort usłyszał fragment tego utworu, no wiedział już, kto gra, tak? Wiedział, że to jest to preludium, które słyszał w buduarze ukochanej. I dalej nam narrator komentuje, melodię tę obrała mniszka, aby wśród radości triumfów wyrazić żale wygnanki, straszliwe wrażenie, karmić się nadzieją zmartwychwstania, straconej miłości, odnaleźć ją znów straconą, dojrzeć jej ślad po 5 latach, w czasie których namiętność łączyła się w próżni i potęgowała się w darennych wysiłkach. Więc tutaj mamy właśnie ten element komunikacji za pomocą konkretnego utworu. Mamy tutaj również doskonałą realizację tego, co zaobserwował Jan Jakub Rousseau, pisząc o muzyce, rozważając, jak muzyka oddziałuje na ludzi, zaobserwował, że może wywoływać wspomnienia i bardzo silne uczucia. I Balzac nam tu w tym fragmencie pokazuje właśnie to wywołanie wspomnień, przywołanie tej sytuacji, że słyszał w buduarze, tak, w miejscu, gdzie się spotykał z tą swoją ukochaną, że przywołuje nam osobę, przywołuje nam sytuację, a jednocześnie służy właśnie za taką tajną komunikację między konkretnymi osobami. Ten fragment może już zostawię, bo podobne się pojawią za chwilę. I teraz opowiadanie zarówno Gambara, jak i Massimilia Doni to są opowiadania, które weszły w studia filozoficzne. Czyli weszły rzeczywiście w zbiór tych tekstów, gdzie mamy pogłębioną refleksję nad człowiekiem i taką też, można powiedzieć, obudowę właśnie filozoficzną, bardziej uczoną tego, co dzieje się w tekstach i co Balzac podaje czytelnikowi. Tutaj też ilustracje mamy Gambara, szalony kompozytor, o czym już wspominałam, niezrozumiany, który próbuje wykonać swoją operę, przedstawić pewne idee, jak ta jego opera ma wyglądać. I tutaj, co ciekawe, będzie tych zagadnień takich muzycznych dosyć dużo. Będzie filozofią muzyki, w sensie właśnie czym jest muzyka, porównania między sztukami, ale będzie też bardzo ciekawe porównanie muzyka i nauka.
które jest bardzo istotne właśnie, żeby zrozumieć sposób, w jaki Gambara wyobraża sobie tą swoją parę, w jaki sposób on ją stworzył i dlaczego ta opera jest taka dziwna, wydaje się taką straszną kakofonią słuchaczom, bo on ją opiera na nowej harmonii, która byłaby zbudowana na prawach fizyki i matematyki. Tak? I tutaj mamy takie porównanie właśnie, że muzyka jest nauką i sztuką zarazem, że ma swoje korzenie w matematyce i fizyce, natomiast sztuką staje się dzięki natchnieniu, które też odwołuje się do tej wiedzy naukowej, ale bardzo często po prostu intuicyjnie. Istotne tutaj jest też to, że będzie tłumaczył, że z fizyką muzykę łączy używana przez nią substancja. Dźwięk to przekształcone powietrze. Później powie, że natura dźwięku jest tożsama z naturą światła, także dźwięk to odmienna forma światła, że światło i dźwięk działają za pomocą wibracji, które docierają do człowieka, do centrów nerwowych, że będzie można dzięki temu, że są pewne elementy wspólne między i muzyką, i nauką, że natura dźwięku właśnie i światła jest to sama, że można poruszyć człowieka, właśnie przekształcić w centrach nerwowych to poruszenie w jakąś myśl za pomocą różnych sztuk, o czym też będzie później Gambara mówił, że muzyka też jak malarstwo będzie używała ciał posiadających zdolność wydobywania tych lub owych własności substancji matki, aby komponować z nich obrazy. W muzyce instrumenty pełnią rolę barw, których używa malarz. I on będzie się odwoływał w opisie tej swojej opery właśnie do tych założeń, do tych związków muzyki z matematyką, z fizyką, do drgającego powietrza. To oczywiście też ma dalszą tradycję, może w XVIII wieku chociażby ojciec Castel, ale też to jest też Newton, jego obserwacje. I tu właśnie będzie chciał Gambara oddać taki wielki ruch mas ludzkich, tak, który będzie tworzył muzykę, architekturę, poezję, strój, obyczaj. I do tego musi mieć tą nową muzykę, muzykę, która ma duże podparcie w fizyce i matematyce. Tutaj też, jak widzicie Państwo na trzecim cytacie, libretto skomponowałem sam, powie Gambara, bo żaden poeta nigdy jeszcze nie rozwinął tego tematu, czyli tematu Mahometa, tematu powstawania religii i kultu proroka. Tutaj też będziemy mieć studium tak naprawdę, jak się tworzy kult od osoby do proroka prawie o boskich mocach. I do tego oczywiście też będzie potrzebna nowa muzyka, żywa, dziwaczna, szorstka, ale też melancholijna i zawsze wielka, która będzie opowiadać o życiu Mahometa, o epileptyka goniącego zaciekle za rozkoszą, jak go opisze Balzac. I tutaj jeszcze kwestia procesu twórczego, życia artysty, którego społeczeństwo nie rozumie, ale też rozważania o muzyce, która jest teraz ważna, która jest teraźniejsza, czyli Robert Diabeł Meyerbeera i muzyka przyszłości, którą ma być ta jego opera Mahomet, właśnie opowiadająca o losach Arabii, o tym, jak ten prorok powstaje. Ale te elementy może zostawię Państwu, abyście przeczytali sami i odkryli. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę właśnie na to, jak wygląda tekst literacki wzbogacony o terminologię muzyczną. A wygląda to w Gambarze w ten sposób. Kiedy opisuje sam początek utworu, mówi: uwaga, oto uwertura. Rozpoczyna się w c-moll od andante 3/4. Czy słyszy pan melancholię ambicjusza, któremu nie wystarcza miłość? Wśród jego lamentów za pomocą przejścia do innego tempa, mi bemol allegro na 4/4, przebija krzyk zakochanego epileptyka, jego furia i kilka tematów wojennych. Czyli stara się nam pokazać tę postać przy pomocy również naszej wyobraźni muzycznej. Ale nie zrobi tego jako na przykład porównanie, tak, że ktoś to poczuł jako wzrastające crescendo, tak, czy ta radość rosła jak crescendo w symfonii, ale powie, że będzie w c-moll i andante na 3/4, bo tak przedstawi melancholię.
Powiążę tonację c-moll, wolne tempo andante, kołyszące rytm przyczwarte z melancholią, z uczuciami, które trudno zaspokoić, tak? Z tą melancholią kogoś, komu nie wystarczy miłość, kto chce cały czas czegoś więcej i więcej. I kiedy będzie mówił, że wśród tych lamentów przebije się krzyk i furia, on zwróci uwagę, że trzeba zmienić tempo, zmienić tonację, że będzie mi bemol, że będzie po prostu najprawdopodobniej es-dur, tonacja, którą też można w katalogach tonacji różnych znaleźć jako tonację związaną z działaniami wojennymi. Będzie allegro, będzie przyspieszenie tempa, będzie 4/4, czyli takie metrum typowe dla marsza, który siłą rzeczy będzie nam się kojarzył w takim marsz w szybszym tempie z wojną, bo tak nasza kultura połączyła, prawda, marsz, tempo, metrum, tonację durową z tym, co jest związane z wojskiem, z bitwą, z wojną. Także tutaj będzie nam starał się Balzac dookreślić postać, dookreślić sytuację, uczucia, czy taką, można powiedzieć, psychologiczną wizję postaci, właśnie te ambicje, uczucia, które nim rządzą, podrzucając nam w nawiasie na zasadzie didaskaliów informacje muzyczne. Tak czasami w szkołach, bardziej może już nie na studiach, ale w szkołach, jak się robi analizę muzyczną, to czasami się pisze pierwszy temat, andante, 3/4, w takiej tonacji, o takim charakterze melodyka, taka harmonia. I to czasami wygląda podobnie. Tak też uczono analizy dzieła w konserwatorium, kiedy nauczano teorii muzyki. Więc w ten sposób zmienił się język Balzaca. Nie tylko już w poszukiwanie środków mogących odwołać się, pozwalających się pisarzowi odwołać do wyobraźni, do znajomości repertuaru u czytelnika, ale właśnie do jego wiedzy z muzyki, która pozwalałaby mu lepiej odczuć, wyobrazić sobie to, o czym mówi narrator nam, albo w tym przypadku Gambara opisujący swoją operę. To jest jeszcze Massimilia Doni, kilka fragmentów, żeby pokazać Państwu inne sposoby funkcjonowania muzyki. I tutaj jak chodzi o Massimilię Doni, taką fundamentalną rolę właśnie już na poziomie konstrukcji utworu będzie miała opera Mojżesz w Egipcie Rossiniego. W tej chwili zapomniany utwór, bardzo rzadko wykonywany, ale w czasach Balzaca niezwykle popularny i to można powiedzieć ukochana opera Balzaca. Utwór, którym po prostu najczęściej wraca w jego refleksji na kartach korespondencji i z komentarzem, czy pisze do pani Hańskiej, czy do siostry, że to absolutnie najgenialniejsza, najwspanialsza opera, najlepiej wyrażająca ludzkie dramaty i uczucia. I od połowy, można powiedzieć, opowiadania, to w zasadzie struktura tekstu pokrywa się ze strukturą opery, ponieważ Massimilia Doni, tytułowa bohaterka, wtajemnicza francuskiego lekarza w przedstawienie w to, co jest w muzyce, co jest w treści libretta, wiąże to też z historią, z sytuacją polityczną Włoch i Wenecji lat 20. XIX wieku. Więc ona opowiada na początku uwertura, tak, mamy pierwszy akt, kolejne arie, więc po prostu tutaj w tym opowiadaniu, przynajmniej w jego połowie, właśnie strukturę utworu nadaje struktura opery Rossiniego. Ale tutaj jeszcze jedna rzecz, o której nie mówiłam przy okazji Balzaca, a wspominałam o współpracy artystycznej między artystami. Fragment dedykacji utworu. Drogi przyjacielu, byłoby niewdzięcznością, gdybym nazwiska Twojego nie związał z jednym z dwóch dzieł, których nie zdołałbym napisać bez Twojej cierpliwej, życzliwej i zacnej pomocy. I fragment z listu do pani Hańskiej.
Jutro we wtorek będę kończyć Massimilian Doni, która wymaga ode mnie wielkich studiów muzycznych. Zaangażowałem poczciwego starego niemieckiego muzyka, żeby do mnie przychodził grać mi bez przerwy Mojżesza Rossiniego. I tym przyjacielem, tym starym niemieckim muzykiem był Jakob Stunz. Muzyk, który mieszkał w Paryżu, z którym rzeczywiście Balzac, może się bardzo, jakoś bardzo nie przyjaźnił, ale można powiedzieć, że się kolegował, dobrze się znali i który mu pomagał i bez pomocy którego absolutnie nie byłoby szans, żeby ta terminologia muzyczna, to wprowadzenie myślenia tonacjami, czyli katalogami tonacji, łączeniami temp, metrum z pewnym z afektem, po prostu byłoby niemożliwe. Dlatego, że w czasach, kiedy pisał księżną de Lange, on oczywiście znał się z muzykami, on bywał w operze, on czytał prasę muzyczną i sposób, w jaki pisał o muzyce, można powiedzieć, jest typowy dla epoki. Natomiast, kiedy pracuje nad Gambarą i nad Massimilian Doni, korzysta z pomocy. Kompozytor właśnie niemiecki, Strunz, gra mu partyturę i tłumaczy. Daje mu niemal gotową analizę muzyczną tych utworów, którą Balzac włącza do swojego tekstu, do swojej narracji. Oczywiście jak chodzi o Gambarę, no to tu mamy wymyśloną operę Mojżesz, do której mamy tylko te dodatki muzyczne podane w nawiasie, które mają nam doprecyzować tą warstwę, taką można powiedzieć, brzmieniową, ale też i psychologiczną. Takie po prostu mamy odwołanie do afektu, do retoryki muzycznej, którą oczywiście Strunz znał doskonale jako wykształcony w Niemczech kompozytor. Natomiast już w samej Massimilii Doni zupełnie inaczej będzie to wyglądało, nie będzie żadnych nawiasów, te wszystkie terminy muzyczne typu nazwy tonacji, określenie temp, nazwy technik kompozytorskich czy części utworu będą po prostu wplecione w narrację i jeszcze ściślej połączone z rozważaniami teoretycznymi nad muzyką, nad treścią przez nią niesioną, które będą już wplecione w tekst. One nie będą tak wycięte, jak w Gambarze, że mamy najpierw tą refleksję filozoficzną, a później przedstawianie poszczególnych aktów opery, tutaj po prostu to wszystko będzie razem połączone. I właśnie gdyby nie ta współpraca, gdyby nie ta tendencja romantyczna do wspólnej pracy, do tych wzajemnych inspiracji, no nie byłoby szans na napisanie takich tekstów jak Gambara czy Massimilia Doni, w których no, rzeczywiście muzyka tutaj odgrywa rolę fundamentalną. I tu taki fragment bardziej ogólny, jak chodzi o muzykę, ale też ważny i taki, który może nas troszeczkę odesłać do Konrada Wallenroda, do tego, jak to pieśń jest arką między dawnymi i współczesnymi czasy, bo powie nam Balzac, że od starożytności aż do naszych czasów narody przechowywały niby szacowny skarb niektóre pieśni, gdzie streszczają ich zwyczaje, gdzie streszczają się ich zwyczaje, obyczaje, powiedziałbym nawet dzieje. Posłuchaj pan tylko owych narodowych pieśni, a zapadniesz w głębokie marzenie, ujrzysz oczyma duszy obrazy niezwykłe, imponujące mimo prostoty tych rudymentów, tych muzycznych ruin. Otóż raz na 100 lat pojawia się ze dwóch geniuszów, Homerów muzyki, obdarzonych od Boga mocą wyprzedzenia swoich czasów, którzy układają te melodie pełne faktów z przeszłości, brzemienne w ogromny poemat. Melodia, ani harmonia posiada moc przenoszenia się ze stulecia na stulecie. I to jest refleksja taka szersza, właśnie jak przykład szerszych rozważań wplecionych w opis muzyki Rossiniego, żeby wskazać, jak ważna jest ta muzyka, jak niezwykłe melodie stworzył Rossini. Tu nawet Balzac powie, że to nie jest opera, tylko oratorium, że w nim taje się świat rzeczy wielkich, świętych, że dzieło zaczynające się od tej introdukcji, a zakończone tą modlitwą jest nieśmiertelne. Tak więc w ten sposób wprowadza bardziej ogólne rozwiązania. Tutaj mamy przykład refleksji, można powiedzieć, bardziej estetycznej, właśnie filozoficznej, takiej, którą dziś zajmuje się filozofia muzyki, czyli pewne porównanie między muzyką, malarstwem, między innymi, między również literaturą, kiedy
Będziemy mieć wykład już na temat języka muzycznego i tego, co znaczy w nim malować, czyli budzić za pomocą dźwięków niektóre wspomnienia serc naszych albo w umyśle budzić niektóre obrazy. Owe zaś obrazy i wspomnienia mają swój kolor, są wesołe, są smutne, czyli też takie pewne odwołanie do tego, co mówił Rousseau, co później jeszcze Senancour powie, że oczywiście muzyka przywołuje wspomnienia, ale też je maluje, maluje obrazy i to wszystko na nas bardzo mocno oddziałuje. Ale też tutaj, co jest istotne, odwoła się Balzac do pewnej symboliki instrumentów. On powie, czyż ogół nie ma tej mocy, że budzi we wszystkich umysłach obrazy sielskie, podobne zresztą jak wszystkie niemal instrumenty dęte? Czy w trąbach nie brzmi odzew bitewny, czyż nie budzą w nas one wrażeń emocjonalnych i nieco szaleńczych? A struny, do których substancje czerpiemy z istot organicznych, czy dźwiękiem swoim nie potrącają najdelikatniejszych strun naszego organizmu i czy dźwięk ów nie przenika nam w głąb serca? I tutaj też ta refleksja jest wpleciona w opis opery, ale jednocześnie jest potrzebna, żeby zwrócić naszą uwagę na to, jakie instrumenty i kiedy użył Rossini, czasami idąc zgodnie z tradycją, czasami tę tradycję przełamując, co komentuje Balzac oczywiście słowami Massimili Doni. Tak, to może już zostawię. Tutaj jeszcze krótka refleksja o muzyce nowoczesnej, o czym też wspominałam, czyli muzyka nowoczesna wymaga głębokiego spokoju, będąc językiem dusz delikatnych, kochliwych, skłonnych do szlachetnej ekstazy wewnętrznej. Język ów tysiąckroć bogatszy od języka mówionego jest wobec niego tym, czym myśl jest wobec słowa. Budzi wrażenia i idee pod ich formą pierwszą. Tam, gdzie rodzą się w nas idee i wrażenia, ale pozostawiając im całkowitą odrębność. Ta władza nad naszym wnętrzem jest nie tylko ona zresztą, wielkością muzyki. Czyli znów tutaj powraca oczywiście do tych rozważań właśnie, która sztuka w jaki sposób oddziałuje, jaką ma władzę nad nami, co nam przekazuje. I za chwilkę już ostatni fragment, właśnie ta modlitwa, która była w jednym z poprzednich cytatów wspominana, ta nieśmiertelna modlitwa, zresztą najbardziej znany fragment z opery Mojżesz w Egipcie, to też jest temat wariacji na strunie G Paganiniego, więc jeśli mielibyście Państwo czas i ochotę posłuchać właśnie modlitwy z Mojżesza, to naprawdę zachęcam, łatwiej będzie jeszcze zrozumieć to, o czym mówię, odczuć przede wszystkim to, o czym pisze Balzac. Tutaj chciałam zwrócić uwagę na to, co jest na samym dole, czyli to, że Mojżesz to oswobodziciel narodu cierpiącego niewolę i powiązanie tego z sytuacją Włoch i reakcją Włochów na ten konkretny fragment. Ona powie, niech pan zapamięta tę myśl, a zauważy pan, z jak nabożną nadzieją cała La Fenice będzie słuchać modlitwy oswobodzonych Żydów i jakim gromem oklasków na nią odpowie. Więc tutaj to włączenie tego opisu, tego dzieła realnie istniejącego, muzycznego, już nie w samym, tylko w strukturę, ale też w tkankę taką ideową utworu. I tu zaczyna nam się opis tej modlitwy. Ja pozwolę sobie go w większości przytoczyć, żeby było dokładnie widać to wszystko, o czym mówiłam, co jest doskonale, myślę, zebrane właśnie w tym opowiadaniu i w tym fragmencie. Bo mamy tu i element analizy, mamy oczywiście terminologię muzyczną, ale mamy też sporo powiązań między tym, co się dzieje na scenie między akcją opery i sytuacją ludu Izraela, a tym, co jest we Włoszech, tak, tym, co się dzieje w trakcie trwania opowiadania z sytuacją postaci z opowiadania, plus jeszcze troszeczkę porównań między sztukami czy artystami, czy te środki takie i typowe dla romantyzmu i można powiedzieć typowe dla Balzaca z tego okresu współpracy ze Struncem. Tutaj nikt nie technika. Arcydzieło powstaje tylko pod dyktandem natchnienia.
to było się z duszy niby zew miłości. Akompaniament ogranicza się jedynie do arpeggiów na harpie. Orkiestra zaś występuje dopiero w momencie, kiedy po raz ostatni powtarza się ów niebiański motyw. Nigdy Rossini nie wzniesie się wyżej niż w tej modlitwie. Będzie równie dobry, lecz nigdy nie będzie lepszy. Doskonałość jest niezmienna. Ale ten śpiew to również jeden z jego utworów oryginalnych w całości. Analogiczny pomysł moglibyśmy znaleźć tylko w boskich psalmach boskiego Marcella, szlachcica weneckiego, który dla muzyki był tym, kim Giotto dla malarstwa. Majestat frazy, której forma rozwijając się przynosi nam nieprzebrane melodie, jest równy temu, co geniusz religijny wynalazł w jak najszerszym sensie. I cóż za prostota środków. Mojżesz rozpoczyna temat w G-moll, a kończy go kadencją w bemol. Tutaj powinno być w bemol. Dzięki czemu chór zaczyna od pianissimo, bemol i moduje do G-moll. Tę jakże szlachetną grę głosów, powtarzaną trzykroć, kończy w ostatniej strofie steretta w G-dur, której efekty oszołamia duszę. Wydaje się, że wzbijając się w niebiosa, śpiew tego ludu, co wydostał się z niewoli, napotyka pienia spływające ze sfer niebieskich. Gwiazdy odpowiadają radośnie, widząc upojenie tej oswobodzonej ziemi. Periodyczna naturalność tych motywów, szlachetność powolnych gradacji, które przygotowują wybuch i nacichnięcie śpiewu, budzą w duszy obrazy niebiańskie. Czy nie wydaje się Panu, że widzisz otwarte niebiosa aniołów trzymających złote sistra, pochylonych kornie serafinów, którzy kołyszą z kadzielnicami, skąd ulatują zapachy archaniołów, co wsparci na mieczach ognistych zwyciężyli przed chwilą bezbożnych? Tajemnica tej harmonii, tak odświeżającej umysł, jest, jak sądzę, identyczna z tajemnicą kilku wyjątkowych dzieł ludzkich. Przenosi nas ta harmonia na chwilę w nieskończoność. Daje nam jej poczucie, dostrzegamy ją w tych nieprzebranych melodiach. Są one bowiem niby melodie rozbrzmiewające wokół tronu Bożego. Geniusz Rossiniego wznosi nas na cudowne wyżyny. Oglądamy stąd ziemię obiecaną. Wzrok nasz, pieszczony niebiańskimi blaski, zgłębia się, nie napotykając horyzontu. Ostatni krzyk Elsie, niemal uzdrowionej, łączy miłość ziemską z tym hymnem dziękczynienia. W kantylenie tej widać lwi pazur geniuszu. Śpiewajcie, mówiła Duchessa, słuchając ostatniej strofy wykonywanej tak, jak ją przyjmowano, to znaczy z posępnym entuzjazmem. Śpiewajcie, jesteście wolni. I tutaj powiem krótko, żeby już nie przedłużać, ani też nie próbować konkurować z tym opisem Balzaka. Gdyby nie próba analizy, zrozumienia konstrukcji tej akurat modlitwy, czy częściowej, gdzie rzeczywiście zaczyna solo Mojżesz, później to śpiewa chór. Jest ta modulacja z G-moll do B-dur, to jest po prostu błąd w tłumaczeniu, czyli do tonacji paralelnej. Zaczyna się to od pianissimo, chór znowu swoje kończy, zaczyna kolejna postać i chór i rzeczywiście na końcu wszyscy śpiewają ten finał w G-dur, w strecie, czyli tam, kiedy te tematy się na siebie nakładają w tej technice tak bardzo bliskiej fudze, ale jednocześnie mamy też ten efekt opisu, tutaj powiązanie tego z religią, z treścią, z historią Izraela, z próbą zrozumienia, gdzie jest tajemnica tego, że ta muzyka tak na nas oddziałuje, że ona wywołuje taką wzniosłość u odbiorców, którą Duchessa Massimiliadoni tutaj chce przekazać lekarzowi francuskiemu, ale oczywiście też i Balzac, narrator, swoim słuchaczom. Widzimy też to powiązanie, to śpiewajcie, jesteście wolni. To właśnie ten element, dla którego Włosi z tak wielkim entuzjazmem odbierali ten utwór, kiedy się utożsamiali z tym zniewolonym ludem Izraela. I tu właśnie mamy przykład na połączenie tych wszystkich elementów i takiej analizy, włączenia terminologii muzycznej, komentarza do treści opery, powiązania tego z tym, co się dzieje na poziomie opowiadania, czyli taką też bardzo złożoną grę intertekstualną, włączenie tego, co zewnętrzne w obręb fikcji i to się staje jednocześnie czymś bardzo ważnym dla tej fikcji literackiej, dla tych postaci, dla zrozumiania ich
uczuć i też motywacji działania, ale jednocześnie też dla zrozumienia odczuć społecznych i reakcji społecznej, bardziej ogólnej, większej masy ludzi na to, co się dzieje w trakcie wykonywania opery. I to wszystko jest oparte i na tym, co wytworzył romantyzm jako nowe środki artystyczne, ale też i nowe tematy dla literatury. I też z wielką miłością Balzaka do muzyki, jego pasją tworzenia i zrozumienia tego, co tworzy, nad czym pracuje, nawet jeśli wymagało to od niego współpracy, nawet nie takiej, że on coś napisze, ktoś do tego zrobi ilustrację, czy jednocześnie do tego samego tematu będzie powstawała narracja literacka i plastyczna, ale że ktoś go objaśni, że ktoś go wtajemniczy w sekrety partytury, aby i on mógł być tym kimś, kto poprowadzi czytelnika, kto pomoże czytelnikowi zrozumieć muzykę i jednocześnie znacznie głębiej odczuć i muzykę, i to, co się dzieje w opowiadaniu, bardziej zaangażować się właśnie od takiej strony emocjonalnej, żeby nie czytać neutralnie tekstu, a po prostu czuć i słyszeć, właśnie tak jakby odbierać tą warstwę emocjonalną tekstu na kilku różnych poziomach i jakby różnymi zmysłami, również poprzez wyobraźnię muzyczną. I myślę, że to jest bardzo ważna rola muzyki u Balzaka, ale też i jego znaczny wkład w rozwój i języka literackiego we Francji i w ogóle w rozwój poezji czy prozy francuskiej. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Dziękujemy pani profesor za ten piękny wykład, który daje trochę oddechu w tych strasznych czasach. Widzę, że pytań nie mamy, więc możemy zakończyć nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję w imieniu pana profesora Korzeniewskiego i Blok Pressu.